śpiewamy pieśni o Polsce. No, przynajmniej coś ludzie śpiewali. Kto śpiewa, ten podwójnie się modli. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II kończymy transmisję uroczystej mszy świętej sprawowanej w pierwszą rocznicę poświęcenia sanktuarium. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Thank you.
Jest 14:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Przed nami, drodzy Państwo, kolejny odcinek naszej radiowej lektury. Po nim spotkanie z muzyką mistrzów. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Czyta Benon Wylegała. Ta dobra matka przyjmuje zawsze z czystą miłością wszystko, co oddajemy jej na przechowanie, a będąc powiernicą, prawnie jest zobowiązana do przechowania tego, cośmy jej powierzyli. Jak osoba, której powierzyłbym 1000 złotych monet, jest zobowiązana do ich przechowania. Gdyby moje pieniądze zginęły z powodu zaniedbania, ona to byłaby za nie prawnie odpowiedzialna. Ale wierna Maryja nigdy przez zaniedbanie nie straci tego, co jej powierzyliśmy. Prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niż Maryja stałaby się niedbała lub niewierna wobec tych, co jej zaufali. On ma swoją misję i czuje, co robi. Biedne wy, dzieci Maryi, jak wielkie są wasza słabość i wasza niestałość, jak bardzo skażona jest wasza natura. Przyznaję, pochodzicie z tego samego zepsutego szczepu, co reszta dzieci Adama i Ewy. Lecz się nie zniechęcajcie. Raczej miejcie otuchę i cieszcie się. Oto tajemnica, jaką wam powierzam, której nie zna prawie nikt spośród chrześcijan, nawet najpobożniejsi. Nie pozostawiajcie waszego złota i srebra w kufrach rozbitych. Już się do nich włamywał zły duch, co was okradł. I są one zbyt małe, słabe i zbyt stare, by mogły przechowywać tak wielki i kosztowny skarb. Nie lejcie zdrojów czystej i jasnej wody do waszych naczyń zepsutych i skażonych grzechem. Nawet gdy tam nie ma już grzechu, pozostała przykra woń, co zepsułaby wodę. Nie wlewajcie waszych wybornych win do starych beczek, napełnionych kiedyś lichym winem, bo wyborne skaziłoby się i łatwo mogłoby się rozlać. Chociaż mnie dobrze rozumiecie, dusze wybrane, chcę jednak mówić do was bardziej otwarcie. Nie powierzajcie złota waszej miłości, srebra czystości, zdrojów łask niebieskich ani wina waszych zasług i cud dziurawemu worowi, starej, połamanej skrzyni, naczyniu zepsutemu i skażonemu, jakim jesteście. Inaczej złupią was złodzieje, czyli szatani, którzy na to dniem i nocą czyhają. Inaczej najczystsze Boże dary zepsujecie złą wolą miłości własnej, zbytniej sobie ufności i samowoli. W łono i serce Maryi, tu wlejcie wszystkie wasze skarby, łaski i cnoty. To jest naczynie duchowe, naczynie czcigodne, naczynie osobliwego nabożeństwa. Odkąd Bóg sam we własnej osobie, ze wszystkimi swymi doskonałościami zamknął się w tym naczyniu, stało się ono w pełni duchowe, stało się mieszkaniem duchowym i bardziej uduchowionych dusz, dusz najświetniejszych łagodnością, łaskami i cnotami i chwalebnym tronem największych książąt wieczności. Stało się naczyniem szczególnego nabożeństwa mieszkaniem. Wreszcie stało się ono bogate jak niby dom złoty, mocne jak wieża Dawidowa, czyste jak wieża z kości słoniowej. O jakże szczęśliwy jest człowiek, co wszystko oddał Maryi, który się Maryi ze wszystkim i we wszystkim powierza i dla niej zatraca. Całkowicie należy on już do Maryi, a Maryja do niego. Śmiało może on mówić z Dawidem. To zostało mi dane. Maryja stworzona jest dla mnie. Lub z umiłowanym uczniem wziąłem ją za całe moje dobro. Lub
Jezusem Chrystusem. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Gdyby jakiś krytykujący umysł sądził, że przesadzam lub kieruję się wybujałą pobożnością, odpowiem mu, że mnie nie rozumie. Niestety, a to dlatego, iż jest człowiekiem cielesnym, co nie pojmuje rzeczy duchowych, lub dlatego, iż należy do świata, niezdolnego przyjąć Ducha Świętego, lub wreszcie dlatego, że jest człowiekiem pysznym i przemądrzałym, potępiającym wszystko i pogardzający wszystkim, czego nie rozumie. Natomiast ci, którzy ani z krwi, ani z rządu ciała, ani z woli męża, ale narodzili się z Boga i z Maryi, zrozumieją, co mówię, i znajdą w tym upodobanie. To dla nich właśnie piszę. Jednym i drugim powtarzam jednak, że Najświętsza Maryja nigdy nie pozwoli się prześcignąć miłości i hojności, ponieważ jest najszlachetniejsza i najhojniejsza ze wszystkich stworzeń, a zaofiarowaną jej drobnostkę obficie daje z tego, co otrzymała od Boga. A zatem, jeśli jakaś dusza oddaje się jej bez zastrzeżeń, jeśli w niej pokłada całą swą ufność bez zarozumiałości i zuchwalstwa, ze swej strony pracuje nad zdobyciem cnót i opanowaniem namiętności, to i Maryja oddaje się takiej duszy całkowicie. Niechże więc wierni słudzy Najświętszej Maryi Panny powtarzają śmiało za świętym Janem Damascyńskim. Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony. Pod Twym orędownictwem i opieką nie będę niczego się lękał. Z Twoją pomocą będę zwalczał i zwyciężał moich nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia, jaką Bóg daje tym, których chcę zbawić. Biblijna figura tego doskonałego nabożeństwa, Rebeka i Jakub. Przedziwną figurę wszystkich praw dotyczących Najświętszej Dziewicy oraz jej dzieci i sług daje nam Duch Święty w Piśmie Świętym w historii Jakuba, który otrzymał błogosławieństwo ojca Izaaka dzięki przybiegłości i staraniom swej matki, Rebeki. Najpierw historię tę opowiem, a później objaśnię. Historia Jakuba. Ezaw sprzedał Jakubowi swe prawo starszeństwa. Kilka lat później Rebeka, matka obu braci, która czule kochała Jakuba, przybiegłością całkiem świętą i pełną tajemnic, zapewniła mu błogosławieństwo będące następstwem wspomnianego prawa. Kiedy bowiem podeszły w latach Izaak, chciał przed śmiercią pobłogosławić swego ukochanego syna Ezawa, przywołał go. Kazał mu iść na polowanie i ze złowionej zwierzyny przygotować potrawę. Następnie chciał go pobłogosławić. Rebeka szybko zawiadomiła o tym Jakuba i kazała mu niezwłocznie przynieść dwa koźlęta ze stada. Z nich przyrządziła Izaakowi potrawę, którą, jak wiedziała, bardzo lubił. Następnie ubrała Jakuba w odzież Ezawa, którą przechowywała, a jego ręce i szyję pokryła skórą koźląt, aby ojciec, który utracił wzrok, dotykając włosów jego rąk, myślał, że to jest Ezaw. Rzeczywiście, Izaak, zaskoczony głosem, który wydawał mu się być głosem Jakuba, kazał synowi zbliżyć się, a dotknąwszy sierści skór, którymi ów miał okryte ręce, rzekł: głos wprawdzie jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. Po spożyciu posiłku ucałował Jakuba, a gdy przy tym poczuł miłą woń jego odzieży, pobłogosławił go. Życzył mu rosy nieba i żyzności ziemi. Ustanowił go panem wszystkich braci i zakończył swe błogosławieństwo tymi słowami: każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony.
Zaledwie Izaak wypowiedział te słowa, wszedł Ezaw z upolowaną zwierzyną i poprosił ojca o błogosławieństwo. Zdumienie ogarnęło świętego patriarchę, gdy dowiedział się, co zaszło. Ale nie cofnął słowa. Przeciwnie, zatwierdził swe błogosławieństwo, bo w całym tym zajściu jasno ujrzał palec Boży. Ezaw podniósł wówczas lament, jak zaznacza Pismo Święte, i obwiniając głośno swego brata o oszustwo, pytał ojca, czyżby posiadał on rzeczywiście jedno tylko błogosławieństwo. Zdaniem ojców Kościoła, Ezaw jest wyobrażeniem tych, co łączą Pana Boga ze światem i pragną zażywać wszystkiego razem, zarówno pociech niebieskich, jak i ziemskich. Izaak, wzruszony lamentem Ezawa, pobłogosławił go wreszcie, lecz błogosławieństwem ziemi i uczynił go poddanym brata. Dlatego Ezaw zapłonął tak jadowitą nienawiścią do Jakuba, że czekał tylko śmierci ojca, by brata zabić. Jakub zaś nie uszedłby śmierci, gdyby nie kochająca matka Rebeka, umiejąca go osłonić swą przezornością i dobrymi radami, do których Jakub chętnie się stosował. Interpretacja historii Jakuba. Zanim wyjaśnię tę piękną historię, muszę zaznaczyć, iż według wszystkich ojców Kościoła i komentatorów Pisma Świętego, Jakub jest wyobrażeniem Jezusa Chrystusa i wybranych do chwały wiecznej. Ezaw natomiast przedstawia odrzuconych. By to zrozumieć, wystarczy przyjrzeć się czynom i zachowaniu obu braci. Po pierwsze, starszy brat Ezaw był silny i krzepki na ciele, sprawny i zręczny w strzelaniu z łuku. Zabijał mnóstwo zwierzyn. Po drugie, prawie nigdy nie było go w domu, bo ufając jedynie własnej sile i zręczności, pracował sam tylko, osobno. Po trzecie, nie zadawał sobie dużo trudu, by podobać się matce swej, Rebece, i nic w tym celu nie czynił. Po czwarte, tak był łakomy i tak dogadzał swemu żołądkowi, że sprzedał prawo starszeństwa za miskę soczewicą. Po piąte, podobnie jak Kain, zazdrościł swemu bratu i zawzięcie go prześladował. Oto postępowanie, jakim stale odznaczają się odrzuceni. Po pierwsze, w sprawach doczesnych ufają własnym tylko siłom i własnemu sprytowi. Bywają bardzo silni, zręczni i światli w sprawach tej ziemi, natomiast bardzo są słabi i nieoświeceni w sprawach nieba. I dlatego. Po drugie, wcale nie przebywają lub przebywają mało we własnym domu, czyli w swym wnętrzu, będącym owym istotnym, duchowym mieszkaniem, jakie Bóg dał każdemu człowiekowi, by w nim za jego przykładem przebywał. Bóg bowiem zawsze przebywa u siebie. Odrzuceni nie lubią odosobnienia, ani życia duchowego, ani pobożności wewnętrznej. Ludzi żyjących życiem wewnętrznym, co wycofali się ze świata i co oddają się więcej pracy wewnętrznej niż zewnętrznej, uważają za umysły ciasne, za świętoszków i za cofańców. Po trzecie, odrzuceni nie troszczą się wcale o nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, Matki Wybranych. Owszem, otwarcie nie żywią do niej nienawiści, oddają jej niekiedy cześć, mówią, że ją kochają, odprawiają ku jej chwale jakieś nabożeństwo. Poza tym nie znoszą, by inni ją czule kochali, bo nie mają dla niej czułości Jakuba. Co się tyczy tego nabożeństwa, któremu dobre dzieci i słudzy Maryi wiernie się oddają, chcąc zjednać sobie jej miłość. Ustawicznie je krytykują, nie wierząc, by ono było im do zbawienia potrzebne. Sądzą,
że jeśli otwarcie nie nienawidzą Najświętszej Dziewicy lub otwarcie nie gardzą nabożeństwem do niej, już zasłużyli sobie na jej łaskę i są jej sługami, zwłaszcza gdy odmówią lub odklepią kilka modlitw na jej cześć, nie mając zresztą żadnej dla niej miłości i nie troszcząc się wcale o poprawę samych siebie. Po czwarte, sprzedają swe prawo starszeństwa. To jest rozkoszeranie za miejsce siedzibicy, czyli za przyjemności tej ziemi. Śmieją się, piją, jedzą, bawią się, grają, tańczą i tym podobne, nie starają się bynajmniej o to, podobnie jak Eza, by stać się godnymi błogosławieństwa Ojca Niebieskiego. Słowo, myślą tylko o ziemi, mówią i pracują tylko dla ziemi i jej przyjemności. Sprzedają za małe chwile, za próżne kadzidło chwały i za kawałek żółtej czy białej twardej ziemi, łaskę Chrztu Świętego, szatę niewinności i dziedzictwo niebieskie. Pierwszy raz ale momentalnie załatwię. Wreszcie, odrzuceni nienawidzą wybranych, otwarcie lub skrycie. Nic nie chcą. Prześladują za przesłanie, nic nie chcą. Gardzą nim, krytykują ich, zniesławiają, okradają, oszukują, zubożają, wypędzają i chcieliby obrócić ich w proch. Sami zaś zbijają majątek, zażywają przyjemności. Wiedzi im się dobrze, wzbogacają się, awansują i żyją w tygodniu. Za przesłanie tam 600 zł raz, to chciał 15 zł. No to jak tutaj w Milenium nie biorą nic, to idzie lepiej. 15 zł. Nie chodzi. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Piechotą nie chodzi. O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Także proszę Państwa, Polska wierzy w Maryję. Wenon wylegała. Dziewicę wylegała. Czytał, no widzisz, no. I co, źle ci było, że wylegała? Czytał? Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dziś w audycji Muzyka Mistrzów proponuję Państwu dzieło Johannesa Brahmsa, uwerturę tragiczną op. 81. Wydaje się, że wierny swoim zasadom nie oparł się tu kompozytor na określonym wątku dramatycznym, a w każdym razie nie jest to uwertura do jakiegoś dramatu scenicznego. Chciał najprawdopodobniej wyrazić niejako tragizm sam w sobie, którego symbolem staje się już choćby tonacja. Bramsowska tragiczna tonacja demon. Zapraszam do wysłuchania uwertury tragicznej op. 81 Johannesa Brahmsa. Także widzicie Państwo, słuchajmy Brahmsa już od dzisiaj.